Tu niedaleko wpada taka mała rzeczka. Ona ma jakiś wpływ tutaj na tą miejscówkę, jak myślisz? Okej, zobaczcie, pierwszy w życiu boleń. Ja cię kręcę. I wypuszczamy oczywiście. Ile tutaj mamy? Za 3 godziny 14 zł. Witamy Was z Jelitkowa, już troszeczkę żeśmy połowili, no ja nawet złowiłem pierwszego bolenia. Dobra, Jelitkowo z zaparkowaniem nie ma problemu, naprawdę z miodzio, a co jeszcze z takich argumentów, dlaczego tu? No blisko. Do parkowania? Do parkowania, blisko do plaży, aha. Są ryby. Do godziny 9 parkometry nie działają, nie? Za darmo jest. I po działają tylko w okresie letnim, tak? Aha. Więc... Czyli super miejsce na balonę. Też. Bo za darmożkę siedzimy, dokładnie. A w Orłowie musimy płacić. Dokładnie, blisko woda, bliżej niż w Orłowie na pewno do plaży. Mhm. A ryb wcale nie jest mniej, rzekłbym nawet, że więcej. I mniejsza presja przede wszystkim. Nie? Mhm. Dobra, to dno, czym się różni tutaj, a Orłowo? No nie ma kamieni, nie? To przede wszystkim. Mhm. Bo po jednej, po drugiej stronie mola masz kamienie, mhm. Tutaj kamieni nie ma, piasek jest zróżnicowane, więc to nie jest taka patelnia, nie jest płasko, jest głębiej, płycej, trochę z jakiejś tam roślinności to może nie, ale jakieś są osady denne, które powodują, że ta jedrownica chętnie się trzyma, mhm. Co zresztą widzieliśmy. No i dobra, ale słuchaj, jakbyś miał opowiedzieć o tej miejscówce, no to jest miejscówka na bolenie, no bo dziś jesteśmy na boleniach. Tak. Jakby ktoś chciał zobaczyć, to tam będzie film o boleniach typowo. Mówisz, balona też jest i mniejsza presja, czyli ta taka zastępcza Orłowo, czy raczej wolisz tu połowić? No ja w tym roku tutaj pierwszy raz zacząłem przyjeżdżać na balony. Spotkałem łącznie na jakieś 6 wypadów, łącznie 3 wędkarzy. Mhm. Wiesz. I to jeszcze uciekałem spod Orłowa, tak? Bo przyjechałem do Orłowa, mówię dziękuję, do widzenia. Tak. I postanowiłem tutaj przyjechać. Nie ukrywam, że ja tutaj przyjechałem w poszukiwaniu boleni, tak? Mhm. A trafiłem na dużą ilość belon. Aha. I tak połowione do konkretnie. Dobra, a co z trocią? Czy tutaj też troci jesteś w stanie dorwać? Wiesz co, nie łowiłem tutaj troci. Ja generalnie jakiś nie jestem trociarzem. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli jest tam gdzieś w Orłowie, tutaj też może się pojawić. Mhm. Natomiast no nie ma kamieni, nie ma takich typowych miejscówek, które powodują, że troć chętnie podchodzi pod taki brzeg. Chyba, że jest żarcie. Biorąc pod uwagę to, że na górkach również nie ma kamieni, jest powiedzmy podobne dno, a na górkach ludzie z powodzeniem łowią te trocie. Mhm. Mi się wydaje, że tutaj też można przyjeżdżać, próbować swoich sił. Mhm. My jesteśmy teraz, słuchajcie, w sezonie letnim jeszcze. Godzina 8, nie ma tych wczasowiczów. Czy ty zaobserwowałeś jakieś takie konkretne miesiące, gdzie jest problem z wczasowiczami? Bywałem również w soboty, czy w weekend. Nie widzę jakiejś znacznej różnicy w ilości tych osób tutaj będących na plaży, czy to jest dzień poprzedni, wakacje, czy to jest właśnie dzień taki, powiedzmy, imprezowy. Najczęściej ludzie, którzy tu się pojawiają w tych godzinach porannych, to są osoby, które chcą sobie obejrzeć wschód słońca. Mhm. Dużo spacerowiczów, jest coś tam amatorzy kąpieli. W łowieniu to nie przeszkadza, nie płoszy to jakoś ryb. Poza tym nawet zobaczcie teraz, tam gdzieś w oddali widać jakąś jedną głowę. Tam nikogo, a to jest, tak jak mówię, godzina 8, woda jest w miarę ciepła. Co ja zaobserwowałem, to słuchajcie, tutaj za bardzo faktycznie nie ma takich typowych kamieni gdzieś tam jak na Rozewiu, czy tutaj w Orłowie przy klifie, czyli można by było fajnie sobie połowić metodą surfcastingową na grunt. Wiesz, bo nie byłoby takich zaczepów typowych, wiesz? No, może tak, tylko pytanie, czy są te ryby, nie? Aha. Wątpię, nie wiem, czy tu są leszcze, na pewno. Mhm. Flądra jakaś tam na pewno jest. W jakich ilościach, nie mam zielonego pojęcia, nie miałem nigdy przyłowu, więc nie jestem w stanie się do tego odnieść. Widziałem flądry zjadane przez kormorany, ale to małe takie wielkości dłoni. Co do innych ryb, nie wiem, czy tu są okonie, czy jakieś jasie, płocie i tym podobne rzeczy. Tu niedaleko wpada taka mała rzeczka. Ona ma jakiś wpływ tutaj na tą miejscówkę, jak myślisz? Nie wiem. Na pewno trochę chłodniejsza woda jest. Widywałem tam ryby. Widziałem, że ktoś tam łowi.
bo widziałem tam osobę dwa razy, że w tym miejscu stała i tam nie przemieszczała się w ogóle, więc musiałem mieć jakieś efekty. Czy rzeczywiście to jest związane z tą rzeczką? Ciężko powiedzieć. Tam jest więcej, brudniejsza woda trochę, dzisiaj widzieliśmy, więcej takiego tego syfiku. Natomiast czy rzeczywiście to ma wpływ na to, że te ryby się chętnie tam trzymają? Łahaha, jest! Normalnie szok. Pierwszy w życiu boleń. Kto wie, czy będzie mi go dane wyciągnąć. Morda się śmieje, nie? Patrzcie, jest upragniona rybka. Pierwsza w życiu. Okej, zobaczcie, pierwszy w życiu boleń. Ja cię kręcę. I wypuszczamy oczywiście. Poszedł. Ale normalnie się cieszę. Rewelacja. Idziemy do samochodu. Zobaczcie, tak wygląda ta miejscówka. Nie ma nawet ludzi. Przypomnę, że to jest sezon, nie? Tu mamy taką pętlę koło tego Neptun Parku. Czyli nawet taki ruch samochodowy, nie? Raczej nie ma. Nie. No to jedynie jest ruch z tego osiedla. Tyle. Aha. I tutaj mamy park Regana. Dobrze mówię jakoś tak? Park Regana jest kawałek dalej, bodajże. Aha. Ale tutaj powiedzmy, że nazwijmy to cały ten kompleks z parkiem Regana. On tu się gdzieś zaczyna. No właśnie, jest ścieżka rowerowa, jest fajnie, jest przyroda i jest mega spokój, ludzie kochani. No i parking. Parking zarąbisty, bo tam widać morze. Pyk. Przechodzimy, zobaczcie, tu i tu mamy samochody. Ile tutaj mamy? Za 3 godziny 14 zł. Ale od poniedziałku do piątku, czyli jakbyśmy sobie tutaj skoczyli w sobotę albo w niedzielę, no to mamy za free. Ale od godziny 9 do 17, co nas ratuje, jeżeli łowimy bolenie, no bo bolenie to raczej my preferujemy z rana, aczkolwiek w południe też można.